Cześć wam dzisiaj, ja jest wizu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact. Serio w tym samym tytule witam Was w drugim nietypowym odcinku ze względu na to, że siedzę wyprostowane jak sztywny palazji. Jak tylko skończę nagrywać i teraz słuchać wygrzebie gdzieś stare płyty. aha, nostalgia trip. Przejdźmy do tego, co jest najważniejsze. Jutro widzimy się około godziny 17, może chwilkę przed, może chwilkę po. Zobaczymy dokładnie, w którym momencie wystartujemy, bo jutro jest ten dzień, kiedy zabieramy się za nowe banery. Jeżeli ktoś jeszcze chce rolować po jajemiko, niech się odezwie, bo wiem, że parę osób chciało i się i musimy zapać kontakt wiecie żebym na jutro mógł was wciągnąć i streamować to co, co chcecie nam pokazać i co chcecie zdobyć i bardzo 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 mocno za was trzymam kciuki a około godziny 18 jeżeli nic nie pokręciłem powinna być tutaj zmiana banera i tutaj powinien wjechać nowy baner na którym będzie Shogun Raiden oraz Sangonomiya Kokomi tym razem pamiętam nazwisko o nie jest to takie trudne szczególnie że brzmi to bardzo podobnie do innych nazw tam które są Watatsumi Island i tak dalej O! powinienem to pamiętać powinienem to pamiętać więc jeżeli macie co najmniej 30 rolków, internet na tyle dobry, żeby móc mi streamować to, co ja mam restreamować, to dziś jest w sumie jakby ostatnia chwila, żeby podbijać do szybkobierzka i rewiz i załapać się na listę, bo jutro, jutro zaczynamy rolowanie, a pojutrze będzie kolejne rolowanie, z tym, że będzie już tak normalnie o standardowej godzinie, czyli chyba też o 18.00, jutro, godzina 17 się widzimy, godzina 18 jest zmiana banera, więc zaczynamy właściwe rolowanie, a wcześniej pobiegamy, powygłupiamy się, pośmiejemy się i będzie fajnie. Trzymać pion, wizu, trzymać pion i jedną pozycję i mówić szybko i zwarcie, bo bo, bo niewiele czasu mi zostało, zanim się. Jak już o streamach jest mowa, jak już mówimy o tym, że streamy są w drodze, to kolejny stream będzie najprawdopodobniej w okolicach 18. Takie są wstępne wyliczenia na temat tego, kiedy miałby być stream do aktualizacji 2.6, czyli kiedy zobaczymy, co będzie na nas czekał w kaźmie, co będzie z Ayato i ze wszystkimi innymi bajerami, o których słyszeliśmy, ale których jeszcze nie widzieliśmy. Wszystkie informacje, które do tego dnia będą można traktować śmiało jako spekulacje, a potem będziemy mieli już potwierdzenia mniej lub bardziej zobaczymy, kto będzie. Na banerze, kto będzie na riranach i informacje, które dostawałem wcześniej, ale to rusza na spekulacjach i spoilerach, bo jest jedno ciekawe info w temacie. Dat. Mając to za sobą, chciałbym się Was zapytać, jak sobie radzicie z Divine Ingenuity. I ja jeszcze nie polatałem po cudzych domenkach, po prostu nie ma na to czasu w życiu. Gdzie znaleźć czas na te wszystkie rzeczy? Ale jest w drodze kolejna rzecz owa Drink A Dreaming Event. Ten event ze składaniem bezalkoholowych, głównie drinków, czyli Starbucks Event, powinien ruszyć, jeżeli nic nie wybuchnie, i jeżeli jeżeli nic nie pokręciłem, dobrze tłumaczę 10. Czyli w najbliższy czwartek pojawi się kolejny event. I jest to dobry moment, żeby coś się zaczęło dziać. Coś, bardzo dobry moment, żeby coś się zaczęło dziać. To będzie zaraz po streamach, po rolowaniu na nową postać. No, dla kogo nową, dlatego nową? Te postacie, które powracają, czyli Kokomi oraz e, szogunka. I to jest o tyle ważne, że przechodząc do kolejnej rzeczy, macie tutaj grafiki wklejane. Obecna aktualizacja jest najsłabszą ze wszystkich, które były do tej pory, jeżeli chodzi o ilość primogemów. Jeżeli o nie wyskoczył czy z jakimiś web-eventami do końca tej aktualizacji, to będzie od początku gry absolutnie najsłabsza aktualizacja pod względem ilości Freemogemów, które my dostaliśmy. Macie tutaj dwie grafiki, jedna jest od Sectoid Fodder, druga jest od Cyber 1202 i różnią się troszkę metodologią liczenia tego wszystkiego, dlatego są rozbieżne liczby, ale e, moral jest taki, że do tej pory jeżeli chodzi o najsłabszą aktualizację, to stanowczo była aktualizacja 1.4, gdzie było 51 rolek do uzbierania, plus kilka ze sklepu, łącznie Ponad 65. Jeżeli chodzi o tą aktualizację, to mamy 50 rolek, jedną mniej. Zazwyczaj ilość darmowych rolek do zgarnięcia w danej aktualizacji oscyluje wokół 60. Były tylko trzy aktualizacje, łącznie z tą, gdzie było poniżej 60. Była ta aktualizacja 1,6, czyli ta wakacyjna, gdzie był archipelag. Tam było 55 rolek do złapania. Jedna aktualizacja wcześniej, 1.4. Tam było właśnie 51. I ta aktualizacja, jeżeli nic się nie zmieni, jest absolutnie najsłabsza 50 rolek tylko. Niezależnie jak analizować te dane, jeżeli chojon nie dorzuci czegoś w web-eventach, bo raczej w samej grze nie, nie spodziewam się, żeby te zapowiedziane eventy, które mamy już gdzieś tam w plikach gry, zostały wzbogacone o ilość rolek, no małe szanse. Aczkolwiek mogą się pojawić dodatkowe primogamy i rolki w mailach, niejednokrotnie tak było, że nagle był jakiś dodatkowy evencik i wjeżdżały nam rolki na maila. Jeżeli tego nie będzie to to będzie absolutnie najsłabsza aktualizacja ze wszystkich, które do tej pory były, przy czym weźcie pod uwagę, że Aktualizacje 2. coś są zauważalnie lepsze niż 1. coś, jeżeli chodzi o ilość darmowego stafu, który dostajemy. Wyjątkiem jest oczywiście premiera gry i aktualizacja 1.0, bo tam się działo naprawdę, naprawdę dużo i to było trudne do przebicia, więc ja nie wróży to najlepiej tym z nas, którzy odkładają i się dopiero co wypstrykali ze wszystkiego. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na około 70 rolek odłożonych po tej aktualizacji, i jak widzę, że przy ogarnięciu wszystkiego powinienem mieć około 60, to mnie troszkę boli, szczególnie, że jedno daily przespałem. Przespałem jedno daily cały dzień byłem w gęsinie i nie zrobiłem daily, bo nagrywałem mnóstwo dodatkowych rzeczy. Oh well. Mając to za sobą, przejdźmy dalej, czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć, bo co się usłyszy, to się nie odusłyszy i co się zobaczy, to się również nie odzobaczy. I pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem i okay, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą się okazać prawdziwe. Niektóre mogą być od początku trefne, a inne mogą się okazać błędne ze względu na to, że od momentu wycieku do wejścia na serwery live coś się zmienić może. I przejdźmy do tego o czym mówiliśmy przed chwilą jeszcze raz, czyli jak Hoyoverse reaguje na aktualizację 2.5 to jest nie tylko najsłabsza aktualizacja jeżeli chodzi o ilość rolków, ale jest też największy odpływ graczy jaki do tej pory w Genshinie był. Genshin radzi sobie w tej aktualizacji bardzo słabo, z jednej strony jest konkurencja jest Lost Ark, jest Elden Rings, jest Horizon Forbidden West i kilka innych gierek, które się gdzieś tam przebijają, pojawiają i atakują jakby Tą samą bazę graczy, którzy mogą być zainteresowani, i ci gracze spędzają coraz mniej czasu w gęszynie. Takich, którzy grali bardzo aktywnie, a teraz logują się tylko po to, żeby zrobić daily, to jest duża grupa, a takich, którzy logowali się, żeby odhaczyć daily i przestali to robić, bo poszli grać w inne gierki, jest zadziwiająco dużo. Więc w przyszłości, i szczególnie jeżeli aktualizacja 2.6 nie odniesie nagle magicznego sukcesu, tak jak Michał się spodziewa, troszkę bankuje. Ale tak samo bankowali na JaMiko, że ona zarobi totalnie na całą aktualizację i że rozbije skarbonkę. Powiedziałszy, też się spodziewałem i się przeliczyłem, bo na razie jest cienko, bardzo cienko, nawet jest tragiczne, jeżeli o to chodzi. Jeżeli aktualizacja 2.6 nie przyciągnie z powrotem wszystkich graczy, na co jest bardzo duża szansa, możecie zobaczyć odpalane przez Michojo różne programy namawiania graczy do powrotu, czyli jeżeli zaczniecie się logować, to będą jeszcze dodatkowe rolki ponad to, co już jest dla tych, którzy korzystają z tego eventu dla powracających. Będzie cała masa różnych rzeczy, które tylko teraz, tylko w tym momencie da się złapać. Dużo rolków, jeżeli wrócisz do gry i, i tego typu zagrania, które w innych graczach są. Regularnie co 3 miesiące, bo zazwyczaj tak jest attention span. Gracze wracają, wkręcają się w domu fabułę, są 3 miesiące i przestają grać. Jeżeli to dalej są 3 miesiące, bo mówię danymi, które były wyliczane dla MMO. A to nie jest MMO. Bardzo możliwe, że tu jest krócej. Bardzo możliwe, że tu jest około 3 do 6 tygodni. Hmm, to by tłumaczyło wiele. Więc recepcja aktualizacji 2.5 jest tak słaba, że podobno mi właściwie hojowers, odczuło to, zauważyli, że coś jest nie tak, bo bankowali, że raz JaMiko ich utrzyma, ale dwa, że gra wkręceni w te wszystkie rzeczy, które są naokoło, to im wystarczy. Problem w tym, że to nie wystarcza, bo oprócz tych rzeczy, które mamy do zrobienia i zaległości, tak jak ja mam, to jest na razie tylko Divine Ingenuity oraz oczywiście Three Realms Gateway Offering, który dla tych mega wkręconych, to był jeden, dwa wieczory zabawy. Co oznacza, że w tej aktualizacji od samego początku do teraz praktycznie nie ma co robić dla tych, którzy mainują Genshin'a jako swoją główną gierkę. I to jest bardzo ważna informacja dla mi, Hojo, bo to było do uniknięcia. To jest coś, o czym cały czas mówię i powtarzam. Gdyby tu był jakikolwiek endgame, gdyby wymyślili co tutaj robić oprócz nudnego do pożygu fermienia domen, żeby mieć lepsze artefakty na postacie, które nam nie są w sumie już do niczego innego potrzebne, tylko do rozgrywania, aby na coraz wyższe punktacje i coraz niższy czas, to szczerze powiedziawszy, nie ma tutaj co robić. I o ile jakieś pół roku temu były głosy o tym, że Michojo pracuje nad endgame'em i myślą nad endgame'em, tak teraz moje źródła nie mówią nic w tym temacie. Co jest przerażające, bo zbliżamy się do patowej sytuacji, gdzie Michojo samo pod sobą dołki kopie. I jak tylko wyskoczy jakaś konkurencja, która podetnie nogi Genshinowi, to nagle ten cały pałac z kart się zawali. No bo. <laughs> Gracze stracą parę aktualizacji, potem dowiedzą się, że o to wszystko, co było fajne, było jednorazowe, było w tamtej aktualizacji, już nie możecie w to zagrać, więc Bye, bye. To jest bardzo zniechęcające dla zachodnich graczy. Nie wiem, jak bardzo na Azję mają z tym problem, z tego co kojarzę. Tam nie ma z tym aż tak dużego problemu, z tym czasowością kontentu. Dla nas jest to trudne do przełknięcia. Jeżeli ktoś gra regularnie, to jest wymęczające. Jeżeli coś pominie, to jest deprymujące, że nie może do tego wrócić, nie może tego przeżyć, bo było, minęło. A my w tym czasie, zamiast zajmować się czymś bardzo wycieńczającym, w gęsinie zajęliśmy się totalnie nową gierką, która dawała nam dużo, dużo, dużo więcej radochy na krótki dystans oczywiście. No i to jest takie trochę błędne koło, mam wrażenie. Dobra, przejdźmy dalej, przejdźmy do tego, co wspominałem dzisiaj tak troszeczkę, czyli na temat nadchodzącego streama do aktualizacji 2.6 i tych rzeczy, które były wcześniej u mnie na likach, że do 14 ma być gotowy build, z którego będą jakby gotowe rzeczy do filmików, ustalone postacie i cała reszta. Bardzo możliwe, że ten build jest skończony, który dzisiaj jest y co oznacza, że skończyli go tydzień wcześniej, niż dochodziły do mnie informacje, jeżeli te informacje były prawdziwe. Co oznacza, że najprawdopodobniej Michołom ma już ustalone postacie, które będą na ranach i wszystko jest gotowe. Więc aktualizacja 2.6 jest mniej lub bardziej gotowa i zamknięta. Jedyne zmiany, które są, to jest to, co wyciągną z bety, co muszą poprawić. I na ostatniej prostej, może, a może nie, patrzcie, ja Miko, poprawią do momentu wejścia na serwery live. Więc jeżeli chodzi o terminy, bardzo możliwe, że jeżeli teraz coś zacznie ciec, to zostanie potwierdzone na streamie do aktualizacji. 2.6. Trzymamy kciuki za jakieś fajne przecieki. Lecimy dalej i przeskoczmy na chwilę do Honkai Impact Third, bo wczoraj poruszyliśmy temat Aponii. Miał być w ogóle filmik. Jako, że kręgosłup mi trzeszczy i nie mogę się skupić na tym, co się dzieje, zapomniałem wczoraj wkleić filmiku, który tutaj teraz wklejam, na którym widać Aponię i te parę rzeczy, do których się odnosiłem i to miało być wmontowane. To był błąd na montażu, więc widzicie to teraz, ale wygląda na to, że w Honkaiu się dzieje parę fajnych rzeczy, które mogą gdzieś tam jakimś echem odbijać się o Genshin'a. Jest kilka rzeczy, o których chciałem wspomnieć może wspomnę o nich jutro albo pojutrze, zobaczymy. Nie jestem pewny, czy jest sens wrzucać takie informacje w momencie, kiedy stream będzie leciał później, ale jeżeli chodzi o postacie, to od Serpentiny i od paru innych osób w komentarzach dowiedziałem się dużo, dużo, dużo więcej niż z internetu, więc przede wszystkim Aponia, o której mieliście wczoraj więcej, to jest to, czym się cały gęszczinowy i hankajowy światek mocno, mocno podniecał ze względu na te podobieństwa. I tak, zgadzam się, to mogą być podobieństwa czysto przypadkowe i nawet wydaje mi się, że tak jest, aczkolwiek są, o... aczkolwiek są one na tyle zauważalne i na tyle nie do pominięcia, że teraz kiedy mamy posłuchę z informacjami w gęszynie wszyscy się na to rzucili jak wygodniały na chleb, bo dokładnie tak jest, wszyscy są wygłodniali i czekają na to, aż coś michojonowego w naszym kierunku rzuci. I tym czymś jest Aponia w Honkaju, najwyraźniej. Jeszcze macie tutaj kolejną grafikę z WLV, jeżeli tak to się czyta, i to jest za Serpentin, postać ujawniona wraz z Pardofelis dwa tygodnie temu co do Pardofelis mieliście te informacje, to jest postać, która podobno podobno gdzieś na jakiejś zamkniętej becie gęszyna jest jako nazwa kodowa dla jednej z testowanych postaci. Czy ona będzie? Czy to jest ta Pardofelis? Czy to jest po prostu część asetów przerzuconych do Genshina, żeby na szybko złożyć jakąś inną postać? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Takie przecieki i informacje były zresztą. Jak poszukacie parę odcinków do tyłu, to będziecie mieli informacje na ten temat. Czyli Pardofelis powinna być postacią w następnej aktualizacji grywalną i jest to kocia postać, stąd też skojarzenia z Dioną i idziemy naokoło, a Wilwi, no to widzicie to, co tutaj wygrzebałem dla was. Jeżeli chodzi o kosmę tutaj w komentarzach kisnęliście, że wygląda jak kazucha, któremu ktoś dał rogi na głowie i nikt się nim na razie nie podnieca, co jest zdumiewające, że Kosma nie został wyciągnięty na piedestał jako jedna z tych rzeczy, które aha, mogą mieć z Gęszynym związek. Honkaj, tutaj wszystko może mieć z gęszynym związek, albo w sumie i na dobrą sprawę nic. Zależy jak to traktować. Wydaje mi się, że twórcy bardzo luźno podchodzą do tych cytatów na lewo na prawo, ale kiedy potrzebują, to nagle niektóre rzeczy nabierają bardzo, bardzo dużo znaczenia, więc wydaje mi się, że to jest bardziej podyktowane potrzebą chwili. A nie jakimś głębszym planem, chociaż głębszy plan może też istnieje, nie wiem. Nie siedzę tak bardzo w Honkaju. Te rzeczy, które czytałem, są takie, że a wszystko spekulacje, wszystko spekulacje, dopóki Michoja czegoś nie klepnie, tak jak piszelki oraz Kek na evencie w Honkaju. Ostatnia postać, która z tych Honkajowych się gdzieś tam przewija, to jest Griseo. I to jest postać przedstawiona jako malarka, która tworzy obrazy, albedo, match z takimi łańcuchami postaci gdzieś tam uwięzionych. Wygląda to osom, awesome. i czytałem teorię. Nie wiem jak bardzo prawdziwe teorie, na temat tego, że ona w tych obrazach tworzy inne rzeczywistości. I Genshin, cały Genshin może być z perspektywy Honkaja czymś właśnie takim. Obrazem stworzonym przez Griseo, albo kogoś innego o podobnej mocy, że tworzy obraz, który jest tak jakby zaklętym światem, czy światem zaklętym w obraz. Bramą, przejściem, portalem, nie wiem jak to nazwać. Fabularnie to by się zgadzało, bo mamy w Genshinie postacie, które potrafią podróżować między rzeczywistościami. Myślę tutaj konkretnie o Official, która potrafi skakać między światami. Mieliśmy przykład tego z Honkajem, że ona Potrafi sobie przeskoczyć od Genshin Impact do Honkaja. Pytanie jest, jak dużo informacji na temat fischl, które fischl o sobie rzuca, jest przez nią zmyślonych, a jak dużo jest prawdziwych, bo jeżeli wszystko to potraktować jako prawdę, to mamy bardzo zamieszaną sytuację, ale nie wszystko zapewne prawdą jest. W taki Situation, więc Griseo jest tą postacią, która może ze swoimi mocami bardzo dużo zmienić w postrzeganiu pomiędzy Honkajem a Genshinem, i wydaje mi się, że jakieś echa tych mocy również w Genshinie będziemy mieli. Może się to odbić przy okazji Albedo. Może się to odbić bardzo. Dobrze, ludziska, mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że trwają artystyczne wojaże. Na dole w przypiętym komentarzu będziecie mieli link, jak zresztą do pozostałych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Link do Discorda, gdzie jeżeli tworzycie jakieś swoje rzeczy, nie wiem, rysujecie, gracie na instrumentach, robicie cosplaye czy jakieś inne rzeczy z Gęszynem związane, jeżeli chcecie się nimi podzielić, to możecie tam wrzucić z myślą, że one trafią, bardzo prawdopodobnie, niekoniecznie wszystkie, ale zrobię jakąś selekcję i trafią na odcinek. Plus minus za niecały tydzień w najbliższą niedzielę. Dzisiejsza miejscówka została, pod... Odesłana przez Lisiak. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś OSOM! Awesome. I pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check in Web Event. Jeżeli odhaczacie to codziennie od samego początku, to dziś jest siódmy dzień, czyli mora. Po złapaniu tej mory, jutro powinny na Was czekać szmaty z ekspem, potem kryształki do rozwijania broni. Znowu mora i druga paczka z primogemami. 11, bo jeżeli logujecie się nawet nie codziennie, to czwartego dnia waszego logowania, 11 i 18, są paczki z primogemami, łącznie trzy paczki, w sumie 60 primogemów, po 20 primogemów każda. Nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown Wam nie pozostał na Parametric Transformerze. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wspierającym, jesteście osą lisi magowie, wykonujecie świetną robotę lisi arcymagowie, dzięki Wam bardzo, bardzo dużo się tutaj dzieje. I to jest już wszystko co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazdkowych roli, niech Boże Karędziu Wam sprzyja, a my widzimy się przy najbliższej okazji, czyli najprawdopodobniej jutro dwa razy na odcinku oraz na streamie z rolowania po Kokomi oraz Rajdenkę. Miłego do następnego jej. No so Dobra, teraz godzinka do łóżka poleżeć, i jak przestanie boleć, to wracam, montować. Taki jest plan, taki jest plan!